Jeśli chodzi o trenowanie, jest to temat dosyć złożony, ponieważ przez to, że prowadzę zajęcia i uczę tych innych ludzi strzelać, to mój trening często jest związany z tym, że jeśli mam jakąś przerwę pomiędzy jednym a drugim treningiem, który prowadziłem z moimi kursantami, to wtedy właśnie sam ćwiczę. I jest to tak, że tych treningów robię w tygodniu około 4-5. Trenuję od 2012-2013, to wtedy się bawiłem w Actioner. I od 14 strzelam z palnej. Trenowałem kiedyś w grupie, wiadomo, trzeba było od czegoś zacząć, więc chodziłem na treningi zorganizowane. Zaczynałem na ZKS-ie i większości rzeczy to właśnie tam się nauczyłem, od Krzyśka Oczesały, później od Piotrka Bojanowskiego. Przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że to już w zasadzie to, czego mogłem się nauczyć, wyczerpało się, więc zacząłem sam szukać jakichś dodatkowych źródeł wiedzy. Czy to z internetu, czy to z książek, głównie lektura zagraniczna. Analizowałem to, co widzę, analizowałem własne błędy i w ten sposób właśnie sam się rozwijałem, a później pomogło mi to w nauczaniu innych strzelać. Więc tak, umiejętności przede wszystkim, a sprzęt na drugim miejscu, natomiast jeśli ktoś potrafi, to ktoś potrafi, jeśli ktoś jest w stanie zapewnić sobie najwyższy sprzęt, jaki może do danej konkurencji, którą chce trenować, no to na pewno mu to ułatwi dalszy rozwój niż na przykład Glock, by chciał się uczyć cały czas, a później przechodzić na inny sprzęt. Wtedy to zajmie więcej czasu. Jakiej amunicji używam? Głównie takiej, w jaką jestem w stanie się zaopatrzać w dobrej cenie, gdyż to jest dla mnie był powód numer jeden. I tak, głównie to była amunicja DMA Reloading plus amunicja Ares na zawody. Moim największym sukcesem było brązowy medal Mistrzostw Polski rok temu i czwarte miejsce w rankingu IPSC, a w tym roku piąte miejsce w rankingu IPSC w klasie Production. W 2014 roku zdobyłem Mistrzostwo Polski w IPSC Actioner. Myślę, że takim głównym czynnikiem do tego, żeby zacząć się samemu rozwijać, był początek mojej, można by powiedzieć, kariery instruktora. Gdyż, żeby dobrze nauczać ludzi, musiałem zanalizować bardzo dokładnie to wszystko, co sam robiłem do tej pory. I przy tej okazji zacząłem doszukiwać pewne słabsze elementy, które sam robiłem, które poprawiałem i w ten sposób właśnie uważam, że bardzo fajnie to wpłynęło na mój rozwój dalej. Najlepiej mi się strzela w Starach Ochocach. Nie wiem dlaczego, ale i tory, i miejsce strzelnica najbardziej mi odpowiadają. Wiem, że większość ludzi lubi Gdańsk. Tak, świetnie organizowane są tam zawody, natomiast z jakiegoś powodu mi tam nie idzie, ale Stara Chłopica zawsze świetnie wspominam. Moje zajęcie, mój zawód można podzielić w zasadzie na takie dwie odnogi. Rano jeżdżę i pracuję z ojcem, który jest artystą, jestem jego menadżerem. Po południu pracuję jako instruktor i uczę ludzi strzelać. A zajadam się kuleczkami Linda czerwonymi, więc gdybyście nie mieli pomysłu na jakiś prezent, ktoś chciałby mi się zrobić coś, jakiś drobny upominek, tak więc kurki Linda jak najbardziej.